A czy zrobię coś meksykańskiego? Ano zrobię! Pyszny burrito podam z chrustem z batatów i domową salsą. Listę składników znajdziecie w opisie tego filmu. Na patelni ląduje cebulka i zaraz po zeszkleniu mielona muczka. Dodajemy słodką paprykę, dwa wyciśnięte ząbki czosnku i sól. Wszystko podsmażamy i kolejno dodajemy pokrojoną w kostkę jalapeno, czerwoną fasolę oraz ugotowany ryż pełnoziarnisty. Chwilę mieszamy i czas na pomidory z puszki. A jak już się zredukują, to wyłączamy grzanie i przechodzimy do doprawiania farszu, sokiem z limonki i kolendrą. Głodek już marudzi, więc smarujemy tortillę pastą z fasoli. Na końcu tego filmu jest bonusik jak ją oczywiście zrobić. Potem farsz, skyr lub dla wytrwałych w postanowieniach śmietana jeszcze trochę jalapeno i starty cheddar. Zamykamy tortille i tak powstaje nasze burrito. Po tych ciężkich bojach z plackami układamy je w brytwance, posypujemy słodką papryką i cheddarem, pieczemy 25 minut w 180 stopniach, najlepiej z termoobiegiem. Tu też dodam, że to dobry czas by pokroić i upiec chruz z batatów. No i gotowe, mamy naszą palącą dwa razy cegiełkę. Smacznego! A no i pamiętajcie, żeby polajkować i komentować. Do zobaczenia!